Cześć, Kamil Hanas się kłania. Strefa Hanasa przygotowana kolejny raz. Dzisiaj odcinek z Jakubem Zamojskim. Ten odcinek był nagrywany przed świętami, ale mieliśmy małe problemy, które zostały rozwiązane i ten odcinek dzisiaj dla Was pójdzie. Jak zawsze przepisy koszykówki, jedna tam sytuacja taka kontrowersyjna dla kibiców w Lublinie, co była. Rozwiązanie konkursu i chyba kolejna zagadka. Już tyle czasu minęło, ale Kuba przygotował coś dla Was. Wszystko to jest dzięki zakładom bukmacherskim eWinner, które są z nami, które nas wspierają. Dzięki nim też i we współpracy robimy z Radosławem Chyżym Typera Polskiej Ligi Koszykówki. I dwa mecze będą teraz dla Was zrobione. Jeden to będzie Anwil Włocławek, dwa sobotnie mecze 9 stycznia, Anwil Włocławek kontra King Szczecin oraz Ostrów Wielkopolski przeciwko Treflowi Sopot. To razem z Radosławem Chyżym robimy dla Was. Przypominamy też, że pierwsze 10 osób, które dobrze wytypuje zwycięzców tych dwóch wygranych meczów, otrzyma bonus od eWinnera i tam będziecie mogli sobie za ten bonus grać i bawić się. Wystarczy mieć konto na stronie eWinner.pl. Także zapraszamy do zabawy. Firma Lock 7 i Capella de Bullseyes też nadal z nami. Takie płytki, które dostajemy od Capelli, dostają też goście. Już się nakręcam. Utwór na sam koniec poleci tego odcinka oraz czołówka też jest zrobiona przez The Bullseyes. Takie ciuchy Championa, autoryzowany sklep marki Champion, możecie kupować. Kod Hanas 13 to daje Wam rabat 13% na zakupy. Spalding, sportspro.pl, piłki, kosze, co chcecie, możecie sobie znaleźć takie piękne krzesła. Diablo Chair też są do kupienia. Wszystko będzie ładnie tutaj w ładnych belkach wklejone. Sports Medic, 10% zniżki na wszelkie zabiegi, masaże, gdzieś konsultacje, możecie się udać i skorzystać. Wszystko zapraszamy na odcinek i cóż, i wszystkiego dobrego. Razem z Radosławem Chyżym witamy w typerze Polskiej Ligi Koszykówki EBL i dzięki zakładom bukmacherskim eWinner witamy Was w dzisiejszym programie. No niestety przegrałem z Radosławem dwa mecze, nie udało mi się wytypować. Dla dobra rycerza Rydzyna. Tak, żeby żona może coś zobaczyła, pół kratki. Polfarma przegrała, ach, to był mecz ataku, typowo tam tak. Prawie po 100 punktów, a Tref 100 punktów i przegrał Lublin. Szok, nie wiem dlaczego. Rozmiary, jeżeli chodzi o to. Umówiliśmy się na 20 pompek. 20 pompek. Ja nie wiem, czy dam radę zrobić. Mam tętno, poczekaj, zobaczę. Tu mam zegarek, no dostałem pod koinkę. Oj, z nerwów 90. Pani Adam jedzie głową. O, jest. Trzeba zrobić, ale ja robię swoje takie. Wiesz? Swoje, kamilowe, tak. 3. Brawo. Yes. 20. No jest. 104 punkty. Ale coś tam jeszcze zrobię, te pompki. Nie, no bardzo ładnie. To się nagrywa, tak? Dwa mecze w sobotę, 9 stycznia. Bo jesioł następny zakład. Ale coś przygotuję. No. Nie możemy tak samo obstawić, wiesz? Nie, nie. Dzisiaj ja pierwszy obstawię. Dobra, nie, okay. Coś by mi... Ale nie, to wtedy różnica punktowa. Zabawimy się. 9 stycznia dwa mecze w sobotę. Arget BM Stan Stal Ostrów Wielkopolski, Tref Sopot oraz Anwil Włocławek, King Szczecin. Jedziemy od... Zaczynamy do Ostrowa, oddaję Ci głos, ja łapię tlen. Dobrze. Ostrów. 5 wygranych z rzędu, 4 wygrane trenera Milicicza, jednego asystenta. Co jest fajnego w Ostrowie? Mają mało zawodników. Ja nie wiem, jak ty lubiłeś? Czy lubiłeś, jak na przykład trenerzy mieli 6 zawodników, 7, wiadomo, że będziesz grał 25 minut, czy wolałeś? Nie, ja wiesz co, ja lubię, jak grałem i płacili. No co, wiesz, to najlepiej było. Bo zobacz, ja na przykład jednak lubiłem, że wiedziałem, że jest mało zawodników, to mówię, to sobie pogram, to sobie porzucam. I ostatni mecz Ostrowa, to co się założyliśmy, nie? To było tak, że grali w 7 zawodnika, w 7 chłopa.
Ja nawet naliczyłem na 6. Garbacz 33 minuty, Smith 33, Moore 28, Sobin 28 minut, Green 30, Mokros 24. Sześciu zawodników, zwycięstwo 20 punktami i punkty. Garbacz 27, Smith 26, Moore 10, Sobin 5, Green 7, Mokros 4. Mało punktów, 82 jak na warunki polskie, ale 62 w obronie. Trener Milicic zmienił kombinowana obrona. Zawodnicy wiedzą, o co chodzi, i te rozmiary porażki były dla mnie zaskoczeniem. Jeżeli dla chodzi o wygraną, to nie. Garbacz przechodzi sam siebie. Ja uważałem już ostatnio, że powinien być w kadrze, w tej szerokiej kadrze, dlatego że on gra odważnie, ale możliwe, że dobrze, że nie trafił do kadry. I teraz po drugiej stronie mamy zawodników 10. Naliczyłem w ostatnim meczu, ten Stefański z Polfarmą, 117-92 zwycięstwo. Przedostatni mecz 100-70 zaseko, ale umówmy się, troszkę to z zespołami półkę niżej. Trefl ma 10 zawodników. 10 zawodnikowi grał i wymienię: Omot, Hoss, Paulikenas, Leonczyk, Kolenda, Łukasz, Olejniczak, Moten, Gruszewski, Kolenda, Michał i Kowalenka. Tych 10 zawodników grało. I teraz mamy, po jednej stronie mamy 6 zawodników, po drugiej 10. Trener Stefański, tak już rozmawialiśmy wcześniej, rotuje tymi zawodnikami. Statystyki są między 11 z kawałkiem a 6. Zawodnicy są zadowoleni. Bilans 11-7, jakby jedna wygrana więcej by było, 12-6 było bardzo dobrze, i mamy 13-7 Ostrowa, które po tych 5 wygranych jest znakomity bilans. I teraz pytanie, 10 zawodników przeciwko 6, co jest lepsze? Dla mnie, jak idzie, to jest fajnie, nie? 10, przybijamy sobie piąteczki, mówimy ze słabszymi zespołami, każdy rzuci za trójkę, ja ci oddam pas, nie? Ekstra pas ci podam, obronie, wszystko jest pięknie, po meczyku kolacyjka, powrót, mówię, wszyscy zadowoleni, nie? Wszyscy zadowoleni, trener zadowolony, na wideo jeden błąd ty zrobiłeś, wszystko sielanka, z dzióbków sobie jemy, nie? Kiedy jest problem? Problem jest, jak gramy z dobrymi zespołami. Problem jest, mówię, gramy z dobrym zespołem i tak się patrzymy, końcóweczka, i mówimy tak, ty, masz piłkę, zrób coś, masz piłkę, ty, zrób. I naboje babka w różnie, w zależności, ja lubię, jak są dwóch zawodników, jest filarów, potem ktoś tam pomaga i żołnierze, ja tak lubię. Jeżeli chodzi o tref, inaczej zbudowany, jestem ciekawy. Który zespół wygra? Czy ten postawiony jest Garbacz 27, Smith 26 albo inny? Czy na przykład Omot 9, Hoss 10, Paulikenas 6, Leonczyk 12, Kolenda 10, Olejniczak 10, Moten 6, Gruszewski 12. Zobaczymy, który. No. Ja uważam, że przez to, że Tref nie wygrał z tymi mocniejszymi zespołami, to właśnie brakowało jednego lidera. Gwiazdy. Gwiazdę to wiesz co na niebie, nie? Ale na polskie warunki to bardziej lidera, który powie tak, wiesz co, Kamil, daj mi tą piłkę. Ja mówię, wiesz co, ta zagrywka, mam juniora z drugiej strony, jakiegoś starego Sobina, ja sobie Leonczyk powie, wiesz co, pojadę z nim jeden na jeden, nie? Ja tu Radziu zobaczyłem, a propos tej zwycięstwa Ostrowa z Lublinem, że sprowokował Ostrów dobrą drużynę, jaką jest Lublin, do 23 rzutów za 3 i tylko 2 wpadły, jeżeli mnie ta statystyka nie myli, 8,7% za 3. Lublin miał przeciwko tej strefce, czy tam tej obronie. Tej obronie. I skuteczność Trefla, no po raz kolejny przeciwko grać Ostrowowi, no tak. To jest jednak, trzeba trafiać tych i nie bać się rzucać od razu. Ja bym właśnie odwrócił to, że nie bać się, bo ty masz dużo pozycji, wiesz o tym, to rzucający wszyscy mówią, a łatwa to jest pozycja. Przy tej strefie na przykład trenera Micicza, czy tej kombinowanej obrony, ja uważam, że jest dużo miejsca do rzucania. Tylko wiesz jaki jest problem? Problem jest to, że na początku masz pozycję i wiesz jak to, a na początku rzucić. Ja zauważam, że zawodnicy na przykład mają problem z tym, bo ja bym proponował, jakbym grał przeciwko trenowi Miliczowi, masz pozycję, jesteś dobrym rzucającym, na treningu mi to udowadniasz, to rzucaj, bo 8% to skandal, nie? No tak, dlatego przegrali tyle. Bo innej statystyki, w innych statystykach było ok, a pamiętamy z Polfarmą na przykład, czy inny, już wrócili na przykład zespół startu wrócił na 40%, 40 czy więcej. Było ok.
I teraz mi się wydaje, że akurat Tref nie ma z tym kłopotów. Bo Tref na każdej pozycji jest mocny i ten, jak ktoś nie będzie... nie będzie mu wpadało, to go wymieni. Ale nie będą, mi się wydaje, że najważniejsze rzuty trzypunktowe. No właśnie, co? Bo ja myślę, że jednak pod koszem. Ja nadal wierzę w Olejniczaka i wierzę w Leonczyka. Bo jednak po drugiej stronie to będzie trener musiał kombinować z tym składem. Kogo na tej pozycji, Kinga już nie używa. No i jego chyba nieoficjalnie wiemy, nie będzie. Tak, no i nie dziwię się, ale i masz pod koszem masz więcej atutów po stronie Trefla. Ciekawe spotkanie, ale nadal, sorry Stefan, nadal, dlatego, że nie ma tego lidera. Dla mnie na przykład to ja lubię, jak ktoś weźmie na swoje barki. Czy ty uważasz, że Gruszecki nie jest takim, jakim go robiliśmy w skarbie, naszym kibicem? Wiesz co, ci powiem jeszcze, ja oczekiwałem, że dla mnie lider to jest tak, że gra po 30 minut, 33, Garbacz chyba ma 31 i zdobywa 17 punktów na polskie warunki, 18, to bardzo jest dla mnie lider. Ale tak jak mówię, to nie jest nic przytyk do trenera Stefańskiego, bo on inaczej buduje zespół. Ja na przykład nie lubię budować w taki sposób zespół, bo życie jest niesprawiedliwe. Ja zawsze powtarzam, życie jest niesprawiedliwe, to dlaczego ma być sprawiedliwe w sporcie? Dla mnie, przez to, że nie ma końcóweczki, to się zastanawiałem. Albo Ostrów wygra porządnie 20 punktów, czyli Tref nic nie trafi. Jednak przychylam się do drugiej. 3 punkty Ostrów, miałeś pierwszy mówić. 3 punkty Ostrów. Dobrze. 3 punkty Ostrów. To będzie tak, końcóweczka będzie dla mnie zacięta. I powiem, że będzie mało punktów. Okej. Okay. Ja też powiem, że Ostrów plus 10. Plus 10. To Ostrów. Zobaczymy, kto będzie bliżej oczka. Tak, no. Kto będzie bliżej, no, to... Ja myślę, że o picuszkę może. Zjadłbyś picuszkę? Kto przegra, to przynosi, drugi patrzy i nie je. Na przykład, dobra? Ja, ale mało. Malutką. Tak, malutką. Cztery, tak. Takie slajsy, pan tak, Adam i ty. Tak. Albo nie, ja i pan Adam. Tak. Ja i pan Adam zjemy, bo ty przegrasz. No. Dobrze. Dobrze. A drugi patrzy. Drugi patrzy, tak. I kolkę sobie jeszcze. Z czym? No... Z mięskiem jakoś, nie? Czy nie? Czy, ja salami. 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 Ej, nie będziemy z kukurydzą, nie? Hawajska, nie. Sponsor się znajdzie, to nam tu za... Czyli co, faworytem Ostrów? Dla mnie, Stefanowi tak. Coś poradzisz, jak zgrać? Nie, w żadnym wypadku, bo ja uważam, że nie, albo nie mądź mu w głowie, bo będzie w autobusie jechał. Kurde, mogłem inaczej. Nie, ja uważam, że Stefan sobie naprawdę świetnie radzi. Ma fajnych zawodników. Te 3 punkty, to liczę, że będzie jakiś lider, czy Gruszecki wyskoczy, czy Hołst, może Palukenas coś złapie, albo Kolenda wreszcie będzie grał w ataku, to szkod ważnie. Już po Kolendzie, to czy albo w trakcie, to powinien w gazie być, nie? To będzie w gazie, naprawdę. Tak. Anwil, to się cieszę. Anwil Włocławek, kolejny mecz, też w sobotę, 9 stycznia. Anwil Włocławek kontra King Szczecin. Zmiana trenera, twój ulubiony trener Woźniak, już nie prowadzi zespołu, ale trener Frasunkiewicz. No, będzie głośno, dużo... Powiem ci, że moi koledzy są czasami wredni, nie? Bo ja im czasami tak pokazuję, na przykład to są moi koledzy spoza koszykówki, nie są trenerami. Ja im pokazuję, że ten zawód trenera to po pierwsze nie jest łatwy, po drugie jest śmieszny. Sadomaso. I sadomaso już powiedzieliśmy. I trzeba uważać, co się mówi i co się robi, nie? Pamiętamy trenera Woźniaka, tą konferencję prasową. To ci wiesz, mój kolega mi sam to przysłał, nie? Pokazał mi, czy trener się powinien tak zachować. Ja mówię tak, każdy ma trener inny jakby plusy i minusy. Inaczej się zachowuje i tak dalej. Ja mówię tak, i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to mój kolega mi przysłał, bo ja z kolei byłem bardzo niemiły. Pamiętasz, jak przypominałem, jak trener mówi, jestem gotowy, nie? Trener Woźniak mówi, jestem gotowy, nie? Jestem gotowy na to, żeby poprowadzić zespół Anwilu. 2-4 miał bilans, nie? 2-4 miał bilans. Jestem gotowy, żeby Anwil wznieść na wyższy poziom, żeby być pierwszym, nie? I teraz widzimy, albo nie był gotowy, albo prezes stwierdził, że nie jest gotowy, nie? Któraś z tych. Szkoda mi trenera Woźniaka, dlatego że wszystkich trenerów, którzy tracą pracę, albo są przesunięci z pozycji 1 na 2. Zawsze mi szkoda, dlatego że masz oczekiwania w stosunku do siebie
i tobie się wydaje, że się nadajesz, albo wydaje, że jesteś dobrym trenerem. Ja no mam to samo, bo ja na przykład jak przystępuję do pracy, czy w Lesznie, czy gdziekolwiek, uważałem, że jestem najlepszym trenerem pierwszej ligi, a jednak... Ja Jordan. A jednak realia mi pokazały, że jeszcze dużo przede mną i tak samo było ze Śląskiem, czy z Kłodzkiem. Każdy patrzy na siebie lepiej niż to w rzeczywistości. No, no dobra, ale wiadomo, wiedza wiedzą, każdy ma warsztat swoich trenerów, uczył się tak dalej, na ile charyzma i to wszystko jest ważne, bo teraz zmierzam do tego, że przyjdzie inny człowiek, teraz trener Fasunkiewicz. Inaczej to będzie prowadził. Ja jestem ciekawy, bo Franca znam, też znasz, będzie ryczał tam na nich. Nie, mi się podoba Franc, bo Franc nieładnie mnie nazwał, nie? Jak? Bo mówi, nie można, bo musi być wypikane musi, tak? To co? On mówi, nie może się zachować jak pizda, rozumiesz? Do mnie, jeżeli chodzi o trenerkę. On ci tak powiedział? Tak, kiedy powiedział. Ci tak powiedział? Bo chodzi o to, że ja czekam na przykład, że ta praca do mnie przyjdzie, że prezesi do mnie zadzwonią, że docenią, jaką pracę wykonywałem w poprzednich klubach, nie? A jednak praca trenera należy tak, trzeba dzwonić, trzeba troszkę wydreptać swoje, nie? Czyli do prezesów innych albo agentów trzeba powiedzieć, no jestem gotowy. Oko trzeba. Oko, tak. A ten co? Tak, albo na przykład jak to serwowią ci, no co ten robi? No przecież ja bym zrobił lepiej. Klasyka, nie? I tak przyjść na mecz, no ale ja bym to zrobił lepiej, trener, nie? Kurac, nie trener, kurac. Co on robi, nie? Co on robi i tak dalej. I ja na przykład tego nie mam, albo i on tak powiedział, że trzeba być bardziej takim przebojowym. Tak jest. On mi się podoba. Jeżeli chodzi o Frasuna, lubię jak prowadzi, lubię jego koszykówkę. Najbardziej tego Witlińskiego biednego rębał cały czas. Ale akurat... Dobrze, pytanie, kto będzie Valvino taki? Przypominam, tam są sami 30-latkowie. Sprawdziłem, są 30-latkowie i 20-latkowie. Ja myślę, że Suliego oczywiście. Suli będzie biegał jak w zegarku. Jak w zegarku. Będzie wracał do obrony, a on czasami idzie na zbiórkę ofensywną, a trener Frasunkiewicz nie lubi. Wiesz czemu Suli? Bo Boguckiego już nie ma tego na ciebie, panie. Na 100%. No bo młody pluta jest, no wiadomo, z szacunku to nie wolno. Będzie tak. Mielony za stary, bo uderzy. No tak. Suli, jak się nie postawisz, to masz. A tam potem mamy obcokrajowców, nie? I tak sprawdziłem, jest nowy zawodnik Curtis Jarrells. Pytanie, czy zagra? Pytanie jest, czy zagra. 3 lata temu fajny zawodnik. Widziałem, że potrafi, naprawdę w bardzo dobrych klubach grał. Dużo wymienił zespół Anwilu. Mi się wydaje, że w nowym roku trzeba tak, grubą linię, taką porządną linię, ten Frasunkiewicz przyjdzie. Panowie, widzicie bilans? 7-10, okej? Okay? Jaki chcę widzieć? Bilans? Jaki byś widział, jakbyś był trenerem Frasunkiewiczem? No, na koniec sezonu? No dodatni, wiadomo, playoffy. No, ale, no to 7-10 mają. No. No to musieliby mieć tak 16, 17, 18, 18 może zwycięstw mogą mieć. Tak? 18. Za bardzo pojechałem? Nie, bardzo dobrze. Ja 18, nie? Ja bym pojechał inaczej. Jak zrobią transfer jeszcze jakiś? Tak, ja bym przyszedł i powiedział, tak, panowie, 20, interesuje mnie 20. A jak ktoś jest hazardzista, 21. No oni playoffy i z nimi też nikt nie będzie chciał. Nie będzie jeszcze chciał. Jak kibice by wrócili. Tak, to... ale dla mnie 20, ja mówię, przychodzę, panowie, 20. Kiedy rozpoczynamy? W sobotę, przeciwko Kingowi. Nie interesuje mnie, kto tam po drugiej stronie jest. Panowie, 7-10 mamy. Nie mamy nic do stracenia. Wychodzimy jednym punktem niesłusznie. Ktoś się przewróci. Mamy to wygrać. Po stronie Anwilu to będzie mecz typowo ambicja, charakter. Nowy trener, nowa miotła. King Szczecin, transfer Maćka Lampego. Jestem ciekawy, jak ten chłopak pomoże tej drużynie, bo oni gdzieś tam funkcjonują nieźle. Nie, to mnie zdziwiło, trzeba pochwalić, prawda? Nie wiem, z hiszpańskiego Jesus Ramirez. Jesus Ramirez. Troszkę, wiesz, nie, że byłem zły, tylko pierwszy Hiszpan, mówiłem, jest tych trenerów Polaków, można zatrudniać, ale zobaczyłem mecz ze Spójnią. I to mi się podobał trenera, ja się nauczyłem tego trenera Rajkowicza, że nie masz ludzi... się nie przejmujesz tych, co nie masz, tylko interesują cię ci, co są. Czyli nie było Facundo, nie było na przykład Łapety i człowiek się wydawał, no, z czym tu grać? Fajnie, niskimi zawodnikami to ogarnęli, bardzo szybko grali, ale bardzo fajnie grali, jeżeli chodzi o atak. To mi się podobało naprawdę. Nie jestem fanem niektórych zawodników. Przyjście Tukiego Browna spowodowało, że Schenk
to, co miałem do niego największe pretensje, piłeczkę, przybiłeczkę, już przestał holować. I piłka chodzi, to jest najważniejsze, że piłka chodzi. Fajnie to poukładał, podobał mi się, jak Bartosz grał. Tak. Plus, i teraz jest pytanie, jak to z Maćkiem? Bo Maciek to jest niewiarygodny transfer dla mnie. Dla mnie on pod koszykiem umie się znaleźć, jeżeli chodzi o IQ koszykarskie. Wie, wszystko jest. Jak zagrać. Zagryweczki będą... I teraz jest pytanie, na ile jest przygotowany, na ile trener będzie chciał to burzyć. Bo pamiętaj, jak gramy na jednego zawodnika, gramy troszkę inaczej. King grał z wieloma zawodnikami na obwodzie, każdy coś dorzucił, nie było jednego zawodnika ogarniającego. Jak Maciej się, trener go dobrze tam spożytkuje, wspólny język szybko znajdą, mi się wydaje, że Maciek dobrze mówi po hiszpańsku. No i to był chyba klucz przy tym transferze, nie? Tak, i wtedy King jest groźny. King jest groźny, bo pamiętajmy, że to, co mi się podobało w ostatnim meczu ze Spójnią, to jest trójka. Trener, coś zrobił, że zawodnicy zaczęli rzucać za trzy lepiej. Czyli 13-27 było ze Spójnią, dlatego to zwycięstwo 25 punktami, bo przypominamy, 105-80, 13-27. Za Stalem przegrali 19 punktami 90-80 i był rzuty za 3-4-15. To jest tragedia. Z Astorią z kolei wygrali, ale też tragedia 4-19. Czyli widzimy, jaki jest potencjał w tym zespole. Mimo tego, że 4-19 za 3... Wygrali mecz za stol. I teraz, też transfery, ten Tuki Brown. I też, tak patrzyłem na niego, mówię, no kolejny amerykański zawodnik w tom i z powrotem gra, ale najważniejsze, odciążył Szenka. Bo Szenk to jest dobry zawodnik. I dobry ma sezon. I tak, dobry ma sezon, ale za dużo było na jego barkach. I ten bilans 10-10 to uważam, że przez to, że jakby Jakub ma, tak, Szenk? Jakby Jakub w kilku momentach albo się nie poobrażał, ja sobie przypominam umyślne przewinienie z Rosą, chyba, znaczy z Radomiem, jakby oddał piłkę albo lepiej wybrał opcję na boisku, to oni by mieli teraz 12-8, przyjście Lampę, przyjście trenera Ramireza spowodowało, żebyśmy myśleli, o, oni mają dobry skład, czy czasami nie będą bili się o czwórkę. Reasumując, dla mnie... Mimo tego, że gra Maciej Lampę, tak się zastanawiam, że zespół Kinga idzie do góry, ale te rzeczy, które ty powiedziałeś o trenerze Frasunkiewiczu i ja zawsze lubię określać, że jesteśmy tutaj do tego momentu w szambie, tak? Po 7-10, patrz sobie, 7-10, na 12 miejscu sobie napisałem. No dawno tak nie byli, poza play-off. I teraz zobacz, 7-11... to już ci powiem, a King ma siódme miejsce, ma 10-10. Jak wygra, to będzie miał 11-10. To jest 4 wygrane. To już ten bilans, co ja powiedziałem, 20, to już będzie... poza zasięgiem. Poza zasięgiem. Patrzymy, że Tref ma 11-7, grają. Jest szóste miejsce. Ostrów 13-7, piąte. Czyli przy przegranej Anwilu patrzymy, że pozycja... 7 to jest maksimum, co oni mogą zrobić. 6. I teraz patrzysz, o, na kogo tam na górze trafiasz. Ale ja wierzę w to, że zawodnicy... jeszcze jeden minus do Anwilu, że 19 grudnia zagrali ostatni mecz. I ten mecz przegrali. Przegrali ten mecz ze Startem 16 punktami. I to jest pytanie dla mnie od 19, co robili. Wiadomo, była kwarantanna, jak to znieśli, ale nadal uważam, że trener Frasunkiewicz, nowa miotła, że wygrają plus 5. A ja daję plus 5 King Szczecin. I o picuszkę, rozumiesz, jedziemy. Picuszka, a co zrobimy, jak ten, jak wygra, wiesz, pierwszy ty trafisz? 1-1? A nie może tak być. Ale ktoś będzie bliżej, bo wiesz, punktowo. To co razem zjemy, nie? Zjemy, ale bez. Ale bez pana Adama. Oczywiście, bez pana Adama, dobra? Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. A moim gościem jest Jakub Zamojski, sędzia euroligowy, sędzia w Polskiej Lidze Koszykówki. Spotkanie numer 4, tak jak powiedziałeś. Witam cię. Witam. Tym razem moc prezentów, koszulka. Ja Jordan. Ty pizda, to zawsze będziesz mógł... Założę na siłownię. Nie, jak wiesz, jak coś będzie do ciebie fikał na meczu, to możesz pokazać. A, to tak, mogę pod koszulkę sędziowską założyć. Plus ten, plus nasz partner, który promuje kapelę The Bullseyes. Super, dziękuję bardzo. Robią nam czołówkę na koniec odcinka, można posłuchać ich teledysk.
Zaczynamy. Dzisiaj mamy... A to nie, to ja jeszcze bym chciał w takim razie, bo tam słyszałem dużo o twoim zeszycie. Ja się widzę, że się kończy. Kończy mi się. To proszę. Ja cię, euroligowy. No, ale dla pana Adama tym razem już się nie zapomniałem. Takiego. Trochę mniejszy, bo on mniejsze notatki i mniejsza teczka. Kurde, dziękuję ci bardzo. Tak, ale miło. No, to już powiem rodzinie, żeby nie kupowała. Chociaż ten odcinek może pójść po świętach dopiero. Mamy kilka zagadnień, bardzo dużo pytań, bo wrzuciłem zdjęcie, że będziesz gościem, od razu pytania poszły. Kontrowersje meczu Lublin-Bydgoszcz. Ale kontrowersje to nie pytania, to na szczęście chyba nie ma. Dużo od kibiców, natomiast zaczynamy od tego? Czy nie? Nie, przepraszam, wrócimy do tego, zaczniemy od rozwiązania zagadki z poprzedniego naszego spotkania. Tutaj Kamil chciał oszukać sędziów, jak to, ale na moje ja chciałem wymusić fał po prostu. A jakie mamy odpowiedzi? No, że raczej faul w obronie. W obronie. Różne były. Ludzie, że faul w ataku, że szukałem kontaktu. No bo szukałem kontaktu. No właśnie, opowiedz, jak to z swojej strony wygląda. Bo to jest ciekawe. Ja wychowałem się na takiej koszykówce, że kogoś już i miniesz, sprowokujesz do tego, że popełnia błąd, trzeba to wykorzystać. Tak byłem nauczony. Od razu szukam kontaktu. Dla mnie to po prostu jest nagroda za to, że ja wygrałem tą sytuację. Ja takie coś mam w głowie, natomiast no, przepisy się zmieniają i tutaj chyba dostałem te rzuty, na pewno dostałem te rzuty. Broń Boże, nie chciałem nikogo oszukać. Co najwyżej chciałem sobie dać nagrodę za to, że moim zdaniem sprytną akcję zrobiłem. Fik. Chciałeś wykorzystać błąd obrońcy? Tak. Jak najbardziej masz do tego w 100% prawo. W tej sytuacji prawidłową odpowiedzią jest faul obrońcy. O, jednak. No, myślę, ale już się prawie przekonałem, no, widzisz, poza wizją, że to jednak... Tutaj mnie w kulki robi, że to faul w ataku. Ale sytuacja nie jest prosta, bo jest tu wiele aspektów. Ten zawodnik ma prawo, zawodnik obrony. No. To chyba Marcin Sroka jest, tak? Tak. Marcin ma prawo wyskoczyć i opaść przed tobą. I jeżeli to miejsce jest wolne, w momencie, kiedy on wyskakiwał. Tutaj widać, że on nie miał szans, ponieważ w momencie, kiedy wyskakiwał, to miejsce, na które on spada, i tak jest zajęte przez ciebie. No tak. Ty robisz dodatkowy ruch, który jakby chcesz tym ruchem, tak jak mówisz, pokazać, wykorzystać tą sytuację, żeby na pewno był gwizdek, ale to już jest jakby wtórna sprawa. Marcin nie miał szansy spaść bez kontaktu z tobą, ponieważ zrobiłeś mądrze ruch w kierunku kosza z piłką, czyli zrobiłeś tak zwaną akcję rzutową, no to musisz mieć za to 3 rzuty. Mhm. Gdybyśmy mieli ERS, to można by było jeszcze sprawić, że tam przypadkiem stopą nie dotknąłeś na linię w trakcie tej zabawy, ale wygląda, że nie, więc są to 3 rzuty. Natomiast gdyby było tak, że zawodnik obrony może spaść zupełnie bez kontaktu, pół metra od ciebie, ale ty w niego wchodzisz, to wtedy może być twój fał, czyli fał atakującego. I mam taki przykład, który... I jeszcze mógłbym dostać dacha za udawanie? Nie. Flopowanie? Nie, dlaczego? To dostałbyś po prostu karę faula ofensywnego za kontakt, który spowodowałeś. Okej. Okay. Przepraszam, to nie to sytuacja. Chciałbym pokazać właśnie taką sytuację bardzo podobną do tej, którą ty zrobiłeś. Aczkolwiek różniącą się w samej zasadzie. Będzie podanie do rogu, mamy zawodnika rzucającego i tak jak w twoim wypadku widzisz, że zawodnik obrony do niego zmierza, tak? Więc też chce to wykorzystać. I ten zawodnik wyskakuje w górę i zawodnik rzucający robi ruch w kierunku obrońcy. Tylko ta sytuacja jest o tyle inna od twojej, że gdyby nie ten ruch, to on by spokojnie sobie obok niego wylądował. I to jest faul w ataku. I to jest oficjalne stanowisko Euroligi. Myśmy mieli tą sytuację analizowaną. Z tego ujęcia dobrze tego nie widać. No ale zagwizdano faul. Zagwizdano faul w obronie. Trudna sytuacja, bo tak jak tutaj zresztą widać, z różnych ujęć widzimy różne rzeczy. Z tego ujęcia widać ten ruch. Sędzia niestety jest w linii i widzi, nie widzi dobrze tego ruchu w jego stronę, tak? Widzi natomiast dobrze kontakt przy narzucającym. Mhm. Bardzo niewdzięczna pozycja dla sędziego. To jest nasz koszmar. To znaczy zwykle jesteśmy tak ustawieni, że jest dwóch sędziów po stronie piłki na boisku. Ale właśnie przy takim szybkim oddaniu do rogu niestety wpadamy w taką pułapkę, gdzie mamy bardzo słaby kąt widzenia. Często jesteśmy zasłonięci i tam nam uciekają faule lub po prostu jeździ. To co, faul w ataku?
to powinien być faul w ataku. A dlatego, nie, że zielony miał szansę wylądować. Nie powinien być faul obrońcy, ale bez rzutów? W takim razie jeszcze tak podrążę, że on tylko go pyknął przed rzutem, nie? No nie, znaczy to tutaj, ponieważ jest to, znaczy gdybyśmy rozpatrywali, gdyby zawodnik ataku był legalnie, tak? Czyli ten zawodnik po prostu obrona niego wpada, zanim on rozpoczął akcję rzutową, wtedy moglibyśmy mówić o faulu przed rzutem. Okay. Ale tu już widać, że on tą piłkę ma i robi ruch do góry. Natomiast ważniejsze jest to, że to on mu wszedł w drogę, jak ten leciał, miał prawo wylądować, więc jest to w tym wypadku faul ataku, w twoim wypadku był to faul obrońcy i prawidłowo odwizany przez sędziów. No to co, jedziemy dalej. Tak jak wspomniałem, dużo pytań było o ten mecz, start Lublin, Astoria Bydgoszcz. Coś powiesz więcej, zanim omówimy jedną z końcowych akcji? Tak, z tego co czytałem, były pytania o to, kiedy się włącza zegar przy rzutach wolnych, tak? Bo przy rzutach wolnych zegar jest zatrzymany. Dodatkowo, no właśnie, żeby na przykład Sebastian Listek pyta, dodatkowo sytuację z opóźnionym włączeniem zegara po niecelnym rzucie osobistym w ostatniej akcji. Tak, no zgodnie z przepisami. Tutaj mamy fajnie napisane, bo wszystko jest generalnie, powinno być w przepisach lub jest ewidentnie w przepisach. I tu jest jasno napisane. Po niecelnym ostatnim rzucie wolnym piłka pozostaje żywa i dotyka lub zostaje dotknięta przez zawodnika na boisku. Wtedy mierzący czas, jest to jeden z przypadków, w którym mierzący czas musi włączyć zegar. Czyli zegar powinien ruszyć w momencie, kiedy pierwszy zawodnik legalnie dotknie piłkę. Legalnie, czyli nie wtedy, kiedy dotknie piłkę opadającą do kosza przy rzucie lub piłkę, która się toczy w koszu. To nie jest legalne dotknięcie. Legalne dotknięcie to znaczy odbija się od obręczy, jest nad obręczą, pod obręczą, leci do zawodników, ktoś ją dotyka. W tym momencie włączamy zegar. No dobra, to lecimy. Tu mamy ostatni rzut, tak, wolny. Swoją drogą, my tutaj rozmawialiśmy, łączka sprytnych. Sprytnie chłopak, bardzo sprytny chłopak. Doświadczenie wielkie. Doświadczenie procentuje. To prawie trafił jeszcze, kurde. W tym momencie powinien być włączony zegar. Ciekawa rzecz jest też taka, o czym nikt nie zwrócił na to uwagi, ale łączka atakuje kosz, czy atakuje kosz inaczej, idzie do kosza, jemu wolno dopiero wejść w momencie, kiedy piłka dotknie obręczy. On wchodzi, ale ma nogę w powietrzu, kiedy piłka dotyka obręczy. Więc ma prawo do tego. Może dotknąć parkiet dopiero po dotknięciu obręczy. Piłka dotyka obręcz, on dopiero staje na parkiecie. Uh-huh. Także robi to bardzo dobrze. Ciekawe, mimo, że świadomie zrobił. Myślę, że tak. Myślę, że zawodnicy to ćwiczą i znaczy powinni przynajmniej. Są to bardzo małe różnice. Dla wielu takich, powiedzmy, postronnych obserwatorów wygląda to jak za wczesne wejście. Ale jak się dokładnie na tym skupimy i dokładnie obserwujemy, w którym momencie on dotyka parkietu, to tutaj w tym wypadku łączka robi to bardzo... Kurde, powiem ci, nie przypominam sobie, żebyśmy takie rzeczy ćwiczyli. To albo on jest naprawdę taką ma głowę do grania, wiedział co zrobić z tym, albo szczęście. Albo ryzykował, tak. Albo ryzykował, na żywioł. Hurra! No kiedyś miałem taki mecz w Barcelonie, gdzie gwiznąłem za wczesne wejście. Nie gwiznąłem za wczesnego wejścia. Trener Ataman wtedy prowadził chyba Galatasaray i został ukarany z przyczyn technicznym, bo skoczył, że powinien być gwizdek. Ja zostałem zawieszony w Eurolidze, że nie gwiznąłem, a potem się okazało, że właśnie tak jak tutaj łączka, tamten zawodnik dotknął już po dotknięciu obręczy i ja byłem niesłusznie ukarany. Także to różnie to bywa z tymi szczegółami. A jak cię ktoś niesłusznie ukarał, to były jakieś nagrody za to? Sorry. Aha, sorry, my bad. No dobra. No. Także tutaj zegar rusza na pewno później. Pamiętajmy, że... Pamiętajmy, że to często wynika z opóźnionej reakcji tego, który naciska przycisk, bo to trwa, tak? Tutaj mówimy o ułamkach sekund. To trwa, kiedy on naciska. Maszyna może reaguje trochę z opóźnieniem, więc to wszystko ma na to wpływ. Także to nie jest tylko tak, że ktoś, tak jak większość myśli, że ktoś specjalnie za późno włączył. Wątpię, żeby tak było. To po prostu reakcje. I piłka wpada według zegara, zgodnie czy w czasie. No i znowu, że zegar był opóźniony, więc nie powinny być zaliczone punkty.
I tutaj mamy sytuację, w której możemy skorzystać z IRS-u, o którym jako na poprzednich spotkaniu rozmawialiśmy, i dobre, i złe rzeczy tego systemu. Natomiast to jest na pewno sytuacja, w której można sobie bardzo pomóc. Mhm. Nie tylko, czy piłka wypadła z ręki, zanim było 0-0 na zegarze, ale drugie, sędziowie często, i chyba tutaj też to mieli z tego, co wiem, mają możliwość zmierzenia, ile ta sytuacja trwała. Czyli w momencie, kiedy oni potrafią zmierzyć, ile zajęło czasu od pierwszego dotknięcia na boisku legalnego do wypuszczenia piłki przy rzucie, i wtedy mogą to porównać z tym 1-9, które było na zegarze. Z tego, co wiem, to wyszło, że, co zresztą potwierdzili kibice gdzieś tam w komentarzach, że wyszło 1,5 sekundy, czyli wciąż ten rzut był w czasie, więc sytuacja jak najbardziej prawidłowo rozwiązana przez sędziów. W dużej mierze dzięki IRS-owi, i to jest właśnie ten duży plus tego, że możemy obejrzeć. I ta sytuacja jak najbardziej powinniśmy, i to ratujemy sytuację. No dobrze. Następne pytanie od jednego z kibiców było takie, w skrócie je przeczytam. Dlaczego nie wolno rolować piłki, a potem jej kozłować? Tak, przygotowałem się na to pytanie. Kozłowaniem nazywamy nie tylko samo kozłowanie i rzucanie tej, czy odbijanie piłki o podłogę, ale również jednym z przykładów na kozłowanie jest toczenie. Czyli jeżeli biegniemy i toczymy piłkę po parkiecie, to tak jakbyśmy kozłowali. I teraz, jeżeli łapiemy piłkę w dwie ręce, to kończymy kozłowanie. Jeżeli toczymy piłkę, łapiemy piłkę w dwie ręce, podnosimy ją i chcemy znowu zacząć kozłować, to popełniamy błąd podwójnego kozłowania. Tak. Bo to jest jakby drugi raz kozłujemy. I odwrotnie, jeżeli kozujemy piłkę, łapiemy, kładziemy na parkiecie, zaczynamy rolować, to znowu jakby drugi raz kozłujemy. Czyli jakbym potrafił, to bym mógł sobie rolować piłeczkę, toczyć przez całe boisko. Może przez całe boisko zrolować, ale tylko raz może ją na końcu złapać. I ten. A ci, co robili takie sztuczki, że wiesz, co się toczyła piłka, tak ją podnosili. No są, to możesz też tak klepnąć od góry, to jest legalne. Czyli ale oczywiście tego zawodnicy nie robią na boisku, bo to za dużo czasu zabiera i no, łatwe do obrony, tak? Łatwo zabrać taką piłkę. To przepraszam, to następnym razem zobaczymy. To musimy to tego klipa zobaczyć, jak pan Adam to robi i ocenimy, czy robi to legalnie. Nie można też podnieść tej piłki, bo kozłowanie się kończy wtedy, kiedy łapiemy dwie ręce lub pozwalamy piłce spocząć na ręce. Czyli jeżeli podnosimy piłkę, łapiąc ją od dołu, no to kończymy właśnie kozłowanie. A jakby się tak podtoczyć pod jakiegoś wysokiego i mu w nogę uderzyć, żeby się od niego odbiła, wtedy już mogę kozłować? Tak, jak dotknie, to tak. Widzisz, to trzeba jakiegoś takiego... Tak samo jak ktoś ci wybije z kozłowania, czy z rąk, to możesz znowu kozłować. No to fajnie, fajnie. No dobra, to było jedno z pytań. Teraz jaka następna rzecz będzie? Faul niesportowy, tak? Też tam było jeszcze pytanie o techniczne, tak? Czy coś tam... Już ci je przeczytam. Faul techniczny, czy faul niesportowy przy transmisji, tak? Kontrze, o to chodzi? Nie, to o tym porozmawiamy później, na koniec. No jest, tak. Jest, mam pytanie. Karina Wleklińska. Moja propozycja. Prosiłabym chyba o wyjaśnienie, kiedy dać przewinienie techniczne, a kiedy może lepiej sobie odpuścić. Tak, tam jeden kibic też się dopytywał, ostatni mecz we Włocławku. I właśnie, mów. I rozmawialiśmy kiedyś o tym, że my jako sędziowie to nie jest nasz ulubiony gwizdek. I generalnie my lubimy koszykówkę, więc też my nie lubimy gwizdać. My lubimy sędziować, ale wcale gwizdki to nie jest to, co najbardziej nas jara w tej zabawie. My nie lubimy rozdawać technicznych, ale jest to jedno z naszych narzędzi, którym musimy kontrolować mecz i prowadzić mecz. We Włocławku mieliśmy w pierwszej kwarcie chyba bardzo szybko dwa techniczne przy meczu, który wydawał się, że będzie prostym meczem. Nie był jakimś super koszykarsko wielkim meczem, ale był normalnym meczem. Natomiast szybko się zaczęło od dwóch technicznych. Co wynika, mógłbym się ciebie też zapytać, ale myślę, że jak z mojego punktu widzenia, jak nie idzie drużynie, no to się też wyładowuje, tak? Jest ten sędzia, który oczywiście jak mi nie idzie, wypada mi piłka, to on mi to gwiźnie, jak się spóźnię w obronie, sfauluje, to on mi to gwiźnie. No więc my jesteśmy tym jakby złym elementem w tej całej zabawie, no i na kim się trzeba wyładować. To jest takie ludzkie trochę, bo wiesz, bo człowiek jak coś nie idzie, to pierwsze co to szuka, że ktoś, nie? Tak. Szukasz, pierwszy idzie sędzia, nie? Potem dopiero wideo ci pokazuje, że nie masz racji. I rzeczywiście tak jest. Natomiast
kiedy dawać, kiedy nie. Kiedyś tam analizowaliśmy, nie? I czasami ja, tak jak ci mówię, miałem wrażenie, że można było machnąć ręką, bo nic by to nie zmieniło, albo podejść, powiedzieć mi: Kamil, uspokój się, bo dostaniesz następny raz. Czasami nie ma takich ostrzeń. Ja wolał, osobiście mi się podoba, jak sędzia mi podejdzie i powie: ostatni raz, nie? Albo ładnie, albo brzydko, ale wtedy mam informację, albo się uspokoi, albo nie. Ostrzeżonko. No chyba, że rzeczywiście kogoś obrażam od idiotów i tak dalej, to wtedy no, to wy też jesteście ludźmi i trzeba szybko takie. A właściwie za co były te dachy? Obrażali was, chłopaki? Nie, w ogóle pierwszy był taki, że zawodnik się nie mógł pogodzić z faulem, który, jak się na wideo okazało, był ewidentnym faulem. Ja ten faul pierwszy raz zobaczyłem na wideo, ponieważ to nie była moja sytuacja, nie ja ją odgwizdywałem. Zawodnik się za żadne skarby nie chciał pogodzić z tym faulem. Twierdził, że był legalny. Myślę, że jak obejrzał to na wideo, to zrozumiał, dlaczego był to po prostu dobry gwizdek. No i początek meczu, nie wiem, chyba piąta minuta była. Wydaje mi się, że może zmęczenie, bo dwa dni wcześniej też grali mecz. Ze Śląskiem. Może tak, i to jeszcze ze Śląskiem, trudny mecz, zwycięstwo. No wiadomo, że to po takim meczu chyba się tak szybko nie dochodzi do siebie. Może to zmęczenie, może to, że nie, ten mecz nie szedł tak, jak powinien. A miał się sam wygrać w teorii. W teorii, tak. No, grali z drużyną ostatnio w tabeli, więc teoretycznie powinni łatwo wygrać. No i to myślę, że w głowach zawodników też jest. A tutaj od początku nie idzie tak, jak trzeba. Jeszcze ktoś mi coś gwiźnie, zaraz będę miał drugi, trzeci czy czwarty fał. Trener na mnie zły, no więc wyładowuję swoje frustracje. Sam jestem ciekawy, na przykład nie wiem, czy miałeś taką sytuację, ale pewnie miałeś w swojej karierze na którymś poziomie taką sytuację, że zapierałeś się za Chiny, że tam czegoś nie było, sędzia mi gwizdnął, awanturowałeś się, dostałeś technicznego, a potem, nie wiem, patrzyłeś na wideo i kurde. No tak, tak. Wiele, wiele razy tak było, bo wiesz, to są ułamki sekund. Mi się wydaje, że mam rację, a jej nie mam, a wtedy myślę, że tak jest. Idę w zaparte, nie? No bo chcesz wygrać, są ważne momenty. Nie, człowiek nie myśli, to w emocjach nigdy się nie myśli, to tylko jakieś specjalne umysły są w stanie to ogarnąć, a zawsze na koniec dnia wideo weryfikuje cię, czy miałeś rację, czy też. Też jest tak, że my się mylimy, tak? Często, gęsto niestety dajemy też techniczne po naszych błędach. Mhm. Nawet kiedy jesteśmy świadomi, że jest duże prawdopodobieństwo, że popełniliśmy błąd. Ale naszym celem jest również utrzymanie dyscypliny na boisku i żeby to była dalej koszykówka. Jeżeli pozwolimy jednemu zawodnikowi się awanturować, chodzić, marudzić, krzyczeć, to z drugiej strony też ktoś zacznie to robić. Jeżeli pozwolimy jednemu trenerowi wchodzić na boisko, machać do nas, drugi też to będzie robił. Nikt nie chce tego oglądać. Ja uważam, Kuba, że tak mi się wydaje, też rozmawialiśmy o tym, że jednak fajnie by było, jakby sędziowie pojawili się na tym parkiecie przed główną rozgrzewką, żeby rzeczywiście pogadać, uprzedzić: słuchaj, wiemy, co robisz, uważaj na to, wiemy, że gadasz, jakbyś gadał, to krótko będzie, złapać kontakt, nie? Mm-hmm. To by było o wiele łatwiej i inaczej byśmy na siebie patrzyli na pewno. Natomiast ja już, wiesz, już bliżej niż dalej, więc tak spokojnie na to patrzę, ale są goście, którzy są duże pieniądze gdzieś tam, ludzie walczą o pracę, wszystko, to nie myśli się czasami w amoku. No na pewno, że to był ten pytałeś, za co były te techniczne, to drugi techniczny w ogóle był taki trochę kuriozalny. Być może gdyby nie COVID, i w tym sytuacji można zwalić na COVID, to by nie było tego technicznego. Czemu? Tam zawodnik, który popełnił fał, jak potem mówił, zareagował, jakby był zły na siebie, ale zareagował w bardzo, powiedzmy, niecenzuralny sposób na całą halę. Jak jest hala pusta, no to niesie, słychać, duża hala, dużo niesie. Echo się odbija, więc ciężko udać, że się tego nie słyszało. Gdyby była pełna hala, to pewnie ta hala by nas zagłuszyła, jego by zagłuszyła, a nam by jeszcze gorzej nawrzucała, ale hali nie możemy karać. No dobra, ale to ja zacytuję, to za zwykłe, możesz to wypipczeć, za zwykłe mać głośne można dostać? Za niekulturalne głośne. Tak, no to jest wulgarny wulgaryzm, którego nie chcemy na boisku. Kurde, ja przeklinam, co tutaj może mało, ale tak to jadę. Wiesz, to jest taka ekspresja jakby, nie? Może przez, no, nie tłumaczę go, broń Boże, no ale czasami się wymstnie nawet. I co, można blaszkę dostać. Ale widzisz, bo to jest ta różnica, że to jest jeden z problemów, który mamy teraz w trakcie COVID-u. Mamy pustą halę. Kiedyś widzieliśmy trenera z daleka, który coś do nas macha, i jedyne, co to trzeba było panować, żeby nie machał. A co on do nas tam za przeproszeniem bluzgał, to nie wiedzieliśmy. A teraz, jak on to robi, to słychać. I musimy sobie z tym radzić. O wiele więcej słychać teraz? Wszystko? Wszystko słychać.
I to wiesz, najgorsze, nie tylko, że my to słyszymy, ale to słyszą też kamery, tak? Telewizja to słyszy. No. I to jest coś, no nie chciałbyś, żeby twój syn oglądał mecz koszykówki i co chwilę słyszał, co zawodnicy tam bluzgają. A tam niech się uczy. Niech się uczy. Nie, no śmieję się, ale rzeczywiście, no to na dłuższą metę to takie jest niefajne, nie, niekulturalne. No, ale to też jest jeden z elementów, to my musimy opanować. No dobra, tutaj jeszcze skończę z tym meczu Anvil Polfarma. Michał Kropkowski pyta, zdanie pana sędziego o meczu Anvil Polfarma. Był pan jednym z sędziów, a było kilka większych dyskusji na boisku. Jak to widzi z perspektywy czasu? Znaczy to, co się stało na początku, szczególnie to właśnie ta pierwsza taka dyskusja zupełnie do niczego niepotrzebna, do niczego nieprowadząca, która mogła się nawet skończyć dyskwalifikacją zawodnika, który za żadne skarby nie chciał odpuścić, to uważam, że no, nie mogliśmy zrobić nic innego, bo musieliśmy jakby trzymać mecz w ryzach. Później te sytuacje, jak to tam nazwane jest, dyskusyjne, ja przyjrzałem na wideo i mam cały mecz, tak powiem, przeanalizowany i naprawdę możemy rozmawiać o dwóch, trzech decyzjach, które może nie są jasne, bo na wideo do końca tego nie widać, ale to nie był mecz, w którym my się musimy wstydzić naszych decyzji, natomiast emocje, które temu towarzyszyły, w moim zdaniem, z mojego odczucia wynikały zupełnie z czego innego niż z naszych decyzji. No. Kamil Lato pyta, kwestia faula, jak się mówi, faulu? To jaka jest poprawna? Faulu. Faulu, nie? Niesportowego, bo chyba od tego sezonu znowu się coś zmieniło. Jest coś takiego? No za chwilę o tym porozmawiamy. No, zmieniło się parę sezonów temu i mamy trochę z tym problemów. Między innymi jednym z innowajców jest ten IRS. W moim odczuciu, to jest moje zdanie, ponieważ no, coraz więcej to oglądamy i w trakcie meczu też to oglądamy na monitorze i zaczynamy się doszukiwać. Kiedyś się to gwizdało, że tak powiem, na ogląd taki zewnętrzny, generalny i było dla wszystkich jasne, co jest faulem niesportowym, czyli wtedy, kiedy gościa zabito, a teraz no my się doszukujemy pewnych rzeczy, o których zaraz będziemy rozmawiać i w związku z tym jest to dla kibiców niejasne. Myślę, że my jako sędziowie wciąż jeszcze w Europie nie jesteśmy idealnie konsekwentni w tym. Mamy też z tym swoje problemy i pracujemy nad tym, żeby to było jak najbardziej zrozumiałe dla wszystkich, ale jest to trudne. Jest to trudny przepis generalnie do wyłapania, czy do zrozumienia dla kibiców i zawodników. To również. Co, mamy jakiś materiał? Kiedy ten faul niesportowy, tak? Przy transmisji, w kontrze, zatrzymywanie szybkiego ataku. Są w ogóle faule niesportowe od pewnego czasu, od 2016, po olimpiadzie w Rio, zostały podzielone na tak zwanych 5 kryteriów. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z nich. O kurczę. To jedno z kryterium, to może ktoś tam słyszał, jak sędziowie mówią C1, C2, C5, C3. My będziemy się rozmawiać o C3. To dla kibiców i zawodników nie ma żadnego znaczenia. To jest tak jakby nasz kod, którym my się porozumiewamy. Ale chodzi o faul, który wiąże się z niepotrzebnym kontaktem w trakcie transmisji. A tak naprawdę jest to faul, który chce FIBA czy każda federacja wyeliminować z gry, bo miał na celu tylko i wyłącznie zatrzymanie gry. Miał na celu, tak jak pokażę może w pierwszym przykładzie, to jest materiał właśnie jeszcze z meczów Rio, nagrane tak jak kiedyś żeśmy oglądali kroki po olimpiadzie, w którym na olimpiadzie było to jeszcze jako zwykłe faule gwizdane. Wyprowadzenie piłki, szybkiego ataku, który nigdy się nie ma szansy skończyć, bo mamy jakiś prosty faul bez znaczenia, tylko po to, żeby zatrzymać grę. I tylko po to, żeby do tego łatwego, szybkiego ataku i łatwych punktów nie doszło. W związku z tym FIBA zdecydowała, że te faule będą wyeliminowane. No jak wyeliminować? No żeby wyeliminować, to jest, trzeba po prostu podnieść karę. Więc piłka z boku w tym wypadku nie była wystarczająca. Tutaj można zobaczyć, jest to początek kwarty, więc na pewno nie ma bonusu. Wystarczyło sfaulować i jesteśmy dwa punkty do przodu tak naprawdę. Wybroniliśmy. No tak. To będzie ciężko. Wiesz, starsi zawodnicy, co wychowani są na tych starych przepisach, to jest pewien nawyk. Ja sam po sobie niby wiem, a czasem w emocjach no, szukasz, żeby przerwać akcję, bo kiedyś się za to chwalono. No a dzisiaj tak. Za to jest kara. I myślę, że to no, kwestia czasu, żeby tak zawodnicy przeszli na to. Ci młodsi już na pewno będą mieć o wiele łatwiej. Nie? To jest jedno. No, a drugie jakby z tego punktu widzenia naszego sędziowskiego i tego, dlaczego kibice nie za bardzo wiedzą, czy właśnie tak jak tutaj kibic pisze, tak, że coś się znowu zmieniło. Akurat w tym wypadku się nic nie zmieniło od tych czterech sezonów.
ale być może trochę inaczej to odgwizdujemy. Bo z jednej strony chcemy, żeby te faule były wyeliminowane, ale z drugiej strony nie chcemy wyeliminować obrony. Mhm. Więc są kontakty przy transmisji, które są normalnymi faulami. Niekoniecznie faulami niesportowymi. Ale najpierw skupmy się na tych faulach, które chcielibyśmy, żeby ich nie było. I na czym to polega? Tak naprawdę chodzi o to, żeby zawodnik grał w koszykówkę. Czyli ma bronić, czyli próbować wybić piłkę, lub ma bronić w koszykarski sposób zawodnika z piłką. Jeżeli robisz coś innego, czyli tak jak na przykład będzie tutaj zaraz na żeńskim meczu w przykładzie. Trochę długie są te akcje, ale teraz. Ta zawodniczka nie próbuje w żaden sposób bronić piłki. Ona chce ją tylko, swoją przeciwniczkę zatrzymać. Robi to ręką, że tak powiem, przez tors zawodniczki kozłującej, tylko po to, żeby mieć, tak jak to się właśnie działo wtedy, prosty gwizdek i zamiast dwóch punktów, zatrzymanie gracza, fał, akcja nielegalna, ale mamy piłkę z boku lub co najwyżej dwa rzuty. W tym wypadku jest piłka z boku. I tego nie chcecie. Tego nie chcemy, a czy może nie tyle my, bo my to jesteśmy tylko wykonawcami życzeń z góry, ale tego nie chce FIBA, to jest zrozumiałe, bo tego też nie chcieli trenerzy, tego też nie chcieli zawodnicy, którzy chcą zdobyć punkty, tak? Bo na tym polega ta koszykówka, żeby zdobywać punkty, a nie żeby kto ma mniej lub więcej fauli. Kolejna taka akcja, znowu, jest atak na zawodnika. Nie ma próby ani blokowania, żeby zatrzymać tego gracza, ani próby wybicia piłki. Ale słuchaj, reakcje zawodników są, wszystko mówią. Wszyscy są przyzwyczajeni do tego. To idzie z automatu. No tak, to jest 2016 rok, więc to wtedy jeszcze tego nie było. To jest nowe. To jest... tutaj jest legal, to był faul, nie? Normalnie. To był zwykły faul, ale tak był gwizdany przez scenę. Zgadza się, ale bardzo często teraz też tak się widzę, że tak chłopaki robią i zdziwieni są, nie? No, ale teraz często to zdziwienie jest takie trochę chyba grane, nie? Aha, zrobiłem faul, no tak. No bo jak wszyscy są zdziwieni, to może się sędzia drugi raz zastanowi. No. Tylko tak jak rozmawialiśmy jeszcze o technicznych, to tak trzeba by było wtrącić. Często te pretensje są o tyle bezsensowne, że i tak większość decyzji nie jest zmienianych. Albo 99,9% decyzji nie jest zmienianych po protestach. Jedziemy dalej. Dobra. To jest ewidentny faul, który dzisiaj jest faulem niesportowym, za to, że właśnie zawodnik atakuje ciało kozującego, a nie stara się bronić po koszykarsku. Ale, tak jak powiedziałem, wcale nie znaczy, że nie chcemy, aby takie sytuacje były bronione. I jest ileś sposobów na to, żeby bronić to w normalny koszykarski sposób. Tu jest jeden z takich przykładów. Za chwilę Parker dostanie piłkę. Ale ekipa tam we Francji. To jest obrona, którą uczą trenerzy od małego, tak? Jak wybić piłkę kozującemu. Nie wybijamy piłki kozującemu, wkładając mu szlaban, tylko próbując sięgnąć piłkę tą ręką. I tą przeciwną ręką, sięgając po piłkę, nie narażamy się na faul niesportowy. Tu pokazujemy, że my chcemy bronić piłkę, że chcemy ją wybić. Jest próba zagrania piłką. Dobrze. Dobra. I tak jak powiedziałem, wciąż możemy bronić. Tu mamy przechwyt i zawodnik znowu ma wybór. Albo postawić szlaban i inni go nie minie, albo próbować w normalny sposób bronić. Normalny sposób to jest poza inwestycją legalnej pozycji obronnej, stara się pójść ciałem w bok, do przodu. Popełnia błąd, w sensie popełnia fał, dlatego że idzie do przodu, a nie w bok. Kontakt nie jest też w tors, tylko w ramię. Ale to jest normalny faul, bo to jest normalna koszykarska obrona. Nie ma nic wspólnego z zatrzymywaniem zawodnika w półłapaniu. Po prostu szukamy piłki, nie po prostu kontaktu. Piłki lub tak, bo faule blok szarża, czyli zajmuje legalną pozycję, próbuje ją utrzymać na drodze zawodnika z piłką, to też jest koszykarska gra i tego nie każemy jako faul niesportowy. Mhm. Również, bo tutaj będzie może trochę przewinę, bo to trochę potrwa. Dobra. Mamy zbiórkę. Biały rozpoczyna znowu akcję w drugą stronę.
i mamy gracza, który jest z tyłu na przegranej pozycji. I jakby on go złapał w pół, złapał za koszulkę, złapał od tyłu, oczywiście będzie na pewno faul niesportowy. Nie ma żadnej próby zagrania piłką. Ale jeżeli on próbuje zrobić to, co zrobił, czyli gdzieś tam niby sięga po tą piłkę z boku, powoduje zwykły kontakt faulu blokowania, to jest to zwykły faul. To będzie fajnie powtórce widać. To jest normalna koszykarska obrona, tak? Mhm. Nielegalna, dlatego jest faul, ale nie jest to faul niesportowy. Więc są możliwości, jeżeli zawodnicy będą próbować właśnie w taki sposób bronić, to na pewno sędziowie nie będą odgwizdywać fauli niesportowych. I tak dla przypomnienia, co na pewno jest faulem, bo tu będziemy mieć za chwilę właśnie przechwyt. Taka obrona jest zawsze lub prawie zawsze, powinna być zawsze karana faulem niesportowym. Będzie to fajnie w powtórce widać. To nie ma nic wspólnego ani z próbą utrzymania legalnej pozycji obronnej na drodze, ani z próbą zagrania piłką. Po prostu szlaban, zatrzymanie gracza i to jest faul niesportowy. Oczywiście to zawodnik ataku jeszcze dodaje swoje, ale to jakby nie zmienia całej akcji. Akcja jest dlatego niesportowa, że... Łapie. Ale jak już by szedł sam na sam z koszem i taki faul był w tych starych przepisach, to też by był, tak? Już. Znaczy, tutaj teraz już mówimy o innym kryterium, o którym możemy porozmawiać następnym razem. Ile? Kiedy będzie C4, C2, kiedy właśnie zawodnik będzie szedł do kosza sam na sam i będzie kontakt z tyłu lub z boku, ale to jest jakby już inna zasada, której też jest faulem niesportowym. Co to będzie? Teraz to samo? To samo, znowu. Jeden z takich przykładów właśnie jest tutaj z Eurocupu. Jest gracz, którego znamy z Zielonej Góry kiedyś. Post. I z Asseco chyba, tak? Też w Asseco grał. Nie ma próby zagrania piłką, to jest faul niesportowy. Dobra, jeszcze mamy trzy przykłady. Dla tych, co oglądają, po prostu jak nie robić? Czego na pewno unikać? Nie robić, bo to wszystko będzie faul niesportowy. Są sytuacje trudne i tutaj na przykład mamy sytuację, w której sędziowie idą do IRS-u. A dlaczego trudno? Zaraz zobaczymy, ja może przewinę trochę, to trochę trwa, bo najpierw sędziowie ustalają, co widzieli, a potem idą do wideo i to oglądają. I teraz oni muszą zobaczyć, czy zawodnik próbował zagrać piłką. Czy w ogóle miał szansę na próbę zagrania piłką. Tu widać, że nie. On nawet nie wie, gdzie jest piłka, on po prostu łapie zawodnika kozującego w pół. Gdyby on sięgał do piłki, gdyby miał szansę i by sięgał do tej piłki, próbował ją dosięgnąć ręką, wtedy mogłoby się skończyć na zwykłym faulu. I to sędziowie właśnie oglądają na wideo. Tak jak powiedziałem, czasami jest tak, że ten IRS trochę nam utrudnia o tyle, że zaczynamy się dopatrywać różnych rzeczy, dyskutujemy, zobaczmy ile ta sytuacja trwa. Nie zawsze ta jakość obrazu jest taka, jaka byśmy chcieli, nie zawsze mamy ujęcie, które byśmy chcieli. No i koniec końców ta przerwa w meczu jest. I czasami się trenerzy denerwują, że są sytuacje oczywiste, dla nas oczywiste, w których my nie chodzimy oglądać. Ale to dlatego, żeby właśnie nie przerywać meczu takimi przerwami. Mhm. Tutaj to jest jedyne ujęcie, którym najlepiej to widać, kiedy zawodnik po prostu atakuje ciało zawodnika, okay. a nie próbuje wybić piłkę. Ale jeżeli byśmy rozpatrywali tylko z tego ujęcia, to już nie wiemy. Jeżeli sędzia na boisku widział to w ten sposób, to on nie wie, czy jest faulem sportowym. Okay. Dlatego musimy iść do IRS-u. Trudna praca. I sprawdzić. Co mamy jeszcze? Zagadkę mamy jeszcze, tak? Ale jeszcze jedna rzecz, bo chciałbym pokazać coś, co... Hook. Co jakby jest trochę pochodną tej sytuacji. Bo zawodnicy wiedzą, że ta ręka, taka w poprzek, to jest faul niesportowy. Więc już się nauczyli, że trzeba zrobić, żeby ta ręka była na nich w poprzek. Mówię o zawodnikach ataku. I pokazują, że był faul niesportowy. Tutaj dokładnie udało się zawodnikowi nabrać sędziego. A będziemy widzieli w powtórce dlaczego. To on łapie tą rękę. Zanim w ogóle jeszcze był jakikolwiek kontakt, to on łapie tą rękę i on albo się tą rękę właśnie sobie ją tutaj kładzie, albo pokazuje, że ta ręka właśnie atakowała jego. I to są rzeczy, które my sędziowie musimy wyłapywać. Ja. I to jest faul w ataku na dzień dzisiejszy. W najlepszym wypadku jest to bez gwizdka. Ale to złapanie przez zawodnika ataku... No jak to mówi Wiesław Zych, lepiej nie gwizdnąć. Lepiej nie gwizdnąć, niż gwizdnąć w drugą stronę, tak jak tutaj to zostało.
Dobra, i co, na koniec zagadkę jeszcze jedną? No, mamy zagadkę i zapytam się ciebie, jak to teraz, jeszcze po zagadce, jak to się pracuje w COVID-zie, jak te procedury wyglądają. Dobrze. Bo na razie się dowiedziałem, że wszystko słyszycie. Tak, wszystko słyszymy bez nagłośnienia. Dobra, mamy sytuację z NBA. Czemu to nie działa? A, dobra, to zaraz będzie. Jeszcze raz będzie sytuacja. Dobra. Chodzi o sytuację tą całą z rzutem. I co, czyli to faul jest, tak? Jaki faul i jaka kara? Jeżeli ktoś wie, jak jest w NBA, to prosimy o odpowiedź, jak jest w NBA. I jak ktoś wie, jak jest w Europie, to też... Kto faulował? Ciekawe, jeszcze raz. Komu zapisać faul? No co, jaką karę? I kto będzie egzekwował karę? No Simmons chyba faulował. To nie chyba, tylko na pewno. Tajsa faulował. A tego to już nie wiem, czy swój zawodnik jest w przepisach, że może sfaulować rzucającego, tego nie powiesz mi. To jest zagadka dla was. Może coś wymyślimy, jakąś fajną koszuleczkę. Ostatnio też tak mówiłem, ale jak ktoś ładnie wytłumaczy, to może nagroda się znajdzie. Tak, a teraz powiem, że w NBA jest trochę inaczej niż w Europie, więc odpowiedzi mogą być tylko przez zaznaczyć, czy to NBA, czy... Dobrze, czy poprosimy Europa. To w formie, potraktować w formie z zabawy. Jak się sędziuje teraz w tych czasach trudnych? Bo dużo podróżujesz, wiem. Sędziuje się na boisku troszeczkę inaczej, bo jest właśnie, jest pusta hala, nie ma kibiców, nie ma kto na nas wywierać takiej presji, aczkolwiek wydaje mi się, że... Jednak kibice trochę. Ale jest, ta presja ciszy jest chyba jeszcze taka mniej przyjemna. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, nie wszystko słychać, więc musimy też, jakby to dodatkowe dla nas zajęcie, żeby opanować emocje zawodników i trenerów, żeby się zachowywali kulturalnie, żeby potem tego w telewizji nie trzeba było wyciszać. Pawlak z świętej pamięci, tak? Panią Teresankę. Tak, z Teresanką, która była również komisarzem w naszej lidze. Też takie fajne są retro wspominki. Czemu mi się to włączyło? Tutaj slajdu włączyłem. Także to jest jakby no trochę inaczej. Myślę, że zawodnicy też trochę inaczej grają, więc te mecze są taką mniejszą intensywnością. Nie ma tego kibica, który porywa jednak drużyny, nie? Który jak zaczyna iść, to ten kibic tam dowala na tych pełnych halach i zawodnicy też inaczej grają, nie? Łatwiej chyba zawodników też zmobilizować trenerom. Teraz jest, no, widać, że te mecze są takie bardzo nierówno. Przewaga parkietu nic nie znaczy tak naprawdę, aż tak bardzo. No, na pewno. Oczywiście no, znasz lepiej swój kosz, tak? Tą odległość za koszem do ściany i łatwiej ci się rzuca, ale no, jeżeli chodzi o kibica, o oparcie takie, to tego nie ma. Chociaż no jeszcze wciąż w Rosji są kibice i już tylko w Rosji. A gdzie te procedury teraz w tych czasach tej zarazy są takie najostrzejsze, najbardziej rygorystyczne? Co ciężko mi powiedzieć, gdzie są gdzie z najmniej moich doświadczeń najbardziej ludzie się pilnują najbardziej we Włoszech. Oni tam chyba dostali naprawdę, to czuć, że oni tam przeżyli masakrę na początku tego roku i ludzie chodzą w podwójnych maseczkach, nie chodzą w jednej, tylko w dwóch w miejscach publicznych. Zwracają sobie nawzajem uwagę, jak ktoś na chwilę ściągnie maseczkę. Pilnują się i faktycznie się trzymają tych wszystkich reguł. Najwięcej widać też tam policji, wszędzie są te termometry, kamery, gdzie sprawdzają, kto ma gorączkę, jak wchodzisz na dworzec, czy gdzieś tam, wszędzie wypełniasz te formularze różnego rodzaju. Także tego jest dużo. No i tak naprawdę to, jeżeli chodzi o koszykówkę, to chyba największa zmiana to są podróże, bo to jest, jest mało połączeń lotniczych. Czasem na niektóre mecze trzeba latać dwa dni. Ja mam mecz za dwa dni, dzisiaj wieczorem muszę wystartować, żeby zdążyć, więc to jest nieprzyjemne. Jest problem z żywieniem się, tak? Najczęściej możesz tylko zamawiać. Nawet śniadanie jesz w pokoju, bo nie wolno jeść w restauracji w większości krajów. Po meczu już nie ma gdzie jeść, bo nawet w większości krajów w Europie są godziny policyjne i tam jak my kończymy mecz, to dostajemy często przepustkę, żeby w ogóle dostać się do hotelu, bo już wszystko jest zamknięte, nie wolno nikomu nigdzie pracować, więc no to są takie mniej przyjemne rzeczy, no ale nie jest to powiedzmy jakaś tam dla nas tragedia, no wszystko jest do przeżycia. No i wszystko idzie chyba ku lepszemu, no bo to rzeczywiście
Miejmy nadzieję, że się uspokoi. No dobra, dziękuję ci bardzo. Zostawiamy sobie na przyszłość następne jakieś przepisy. Oczywiście jakbyś chciał przyjść nas uraczyć swoją obecnością. Zagadka do rozwiązania, bardziej w formie zabawy, a ktoś... Ty ocenisz, jak ktoś świetnie oceni tak idealnie tą sytuację, to coś dostanie na pewno od nas. Może jakąś koszulkę, ja Jordan na przykład albo. Dobrze. Okay. Dziękuję super. Bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Makes me caring.